No jestem z powrotem i szybka dokrętka. Moi drodzy, jak widzicie, oplandeczyłem przyczepę. Wygląda to wtedy tak. Tak jak powiedziałem, no nie jest to wodoodporne. Tutaj są po prostu dziurki. No pewnie, że jeżeli się nie jedzie, tylko stoi i to tam trochę na to popada, to ta woda gdzieś spłynie sobie tam na boki. Na pewno to nie będzie jakoś tragicznie zalane. Aczkolwiek powiedziałem, tam nie ma rzeczy wrażliwych na wodę. To znaczy, no są ciuchy, do tego jeszcze są spakowane w plecaku, który na pewno też powstrzyma przed zamoczeniem bardzo mocno. Poza tym można go ubrać w pokrowiec wodoodporny, który on do niego jest. Ale nawet jeżeli tam rzeczy się zamoczą, to są to wszystkie rzeczy, które po prostu można wysuszyć i nic im nie ma. Bardziej newralgiczne jest to miejsce. Jeżeli tutaj dostałaby się jakaś duża ilość wody, która by przemoczyła te sakwy, które też mają pojemnik wodoodporny, tak jak mówiłem, jest tutaj, można je zakryć. No tutaj to byłaby tragedia, bo jednak są tutaj rzeczy na wodę bardzo wrażliwe i której woda szkodzi raz na zawsze. Już suszenie może nic nie dać. Dobrze, czemu jeszcze się włączyłem i dokręcam? No dokręcam, żeby pokazać Wam, jak zorganizowałem sobie moją elektrownię na czas podróży. No nie zawsze będę chciał po prostu stać gdzieś w słońcu i ładować moje powerbanki, baterie, aparaty, telefony i tak dalej. Czasem po prostu będę chciał jechać i mimo wszystko doładowywać ten sprzęt. Zorganizowałem to w ten sposób. Oczywiście jeśli urządzenie jest niewielkie, to tu jest kieszeń, do której można wsadzić to ładujące się urządzenie i zamknąć go na zamek, tak że ono nie wypadnie. Czyli smartfon, jakaś niewielka bateria czy powerbank może się ładować bezpośrednio tutaj, także żadne kable nie wystają. Jeżeli chciałbym ładować Yetiego, ten duży powerbank, no nie jest on tutaj, prawda? Tu mam zameczek, kabel jest wystarczająco długi, wystarczy tylko przymocować go tutaj do dyszla przyczepki, żeby gdzieś tam nie mógł zahaczyć i można wpiąć ten duży powerbank i sobie w ramach, że tak powiem, łapania każdego promyka słońca doładowywać te baterie. Oczywiście ładowanie w takich warunkach nie ma pełnej wydajności. Ten panel jest, jak twierdzi producent, inteligentny, a więc on wyczuwa, że urządzenie jest naładowane, że urządzenie jest niedoładowane, że należy przerwać ładowanie, bo jest za mały prąd. Wznawia go automatycznie, kiedy prąd jest wystarczająco duży. Jeśli są podłączone dwa urządzenia, a prądu jest za mało, żeby ładować jednocześnie dwa, to wyłącza to, które bierze więcej prądu i doładowuje to, które bierze mniej. Więc jest to dosyć mądra rzecz. Jadąc, oczywiście słońce mamy raz z jednej strony, raz z drugiej strony. Czasem jedziemy przez las, czasem jedziemy na otwartej przestrzeni. No różnie to bywa, ale każde, że tak powiem, każdy padający promyk daje nam jakąś odrobinę energii, która może być w pewnym momencie bardzo ważna i może się nam przydać. Dlatego warto, jeżeli się jedzie, można sobie w ten sposób po prostu uzupełniać zapasy energii. Moi drodzy, to koniec etapu przygotowania. Zaczyna się etap podróż. Ja ruszę prawdopodobnie jeszcze dziś, choć nie jestem tego do końca pewien. Od teraz już niczego nie będę pewien. Od teraz scenariusze będzie pisało życie. Ja po prostu płynę sobie z prądem. Mam zamiar ruszyć dziś i wybieram się do Drogomyśla, a więc bardzo niedaleko stąd, około 20 km, gdzie zamierzam spędzić sobie sentymentalne święta wielkanocne w samotności, wspominając mojego świętej pamięci ojca, z którym tam bardzo często łowiłem ryby i miałem wiele, wiele wspaniałych przygód. Tak zamierzam spędzić święta wielkanocne. Sam, wyciszony, na rybkach. To będzie również taka próba, taki test wszystkiego w praniu, w ogniu prawdziwego biwakowania i tak dalej. Zobaczę, jak reagują na mnie ludzie, czy uda mi się choćby dostać wody, czy podłączyć jakieś urządzenie do prądu, doładować rower. Czy to będzie wyglądało tak, jak sobie wyobrażam, czy jednak to będzie o wiele trudniejsze.
Poza tym troszkę pojeżdżę, będę wiedział, ile jadę, a ile tak naprawdę idę. I będę miał jeszcze możliwość, ponieważ będę bardzo niedaleko i po świętach właściwie z powrotem przejadę przez miasto, w którym do tej pory mieszkałem, będę mógł po prostu się zatrzymać i jeszcze coś poprawić, jeszcze coś zmienić, jeszcze coś odłożyć, dołożyć, czy zrobić jakieś poprawki. Ale od tego momentu, przynajmniej w moich wypocinach na Facebooku i YouTubie, wyprawę ogłaszam zaczętą. Ruszamy. Kochani, łapki w górę, komentarze, pytania. Jeśli ktoś chce coś wiedzieć o mnie, o mojej podróży, to ja chętnie opowiem lub napiszę w komentarzach. Piszcie do mnie, czego chcielibyście się dowiadywać o mojej wyprawie, bo ja chciałbym robić materiały, które Was interesują. Jeśli uznacie, że materiał jest interesujący, że to jest coś wyjątkowego, ja wiem, na razie większość z Was myśli, chłop jedzie na wakacje. Zobaczycie, że to nie będą wakacje. Ja zamierzam tak żyć. Zamierzam tak żyć i na dzień dzisiejszy zakładam, że jak każdy żyje, ja też do końca życia. Tak zamierzam żyć. Także może być naprawdę ciekawie. I tyle. Zachęcam. Chciałbym, by to, co robię, miało sens. Mówcie, jak to ma wyglądać, by miało sens. By się Wam podobało. Oczywiście jest moim obowiązkiem przypomnieć Wam, że jadę dzięki ludziom, którzy mi pomogli zgromadzić ten sprzęt. To dobrzy ludzie sfinansowali mi początek tej wyprawy, a więc te 10 tysięcy złotych, które sprawiło, że mogłem kupić to wszystko. I to dobrzy ludzie w zamian za moje opowieści, moje filmy, moje głupkowate posty być może utrzymają mnie przy życiu i pozwolą, by moja wyprawa trwała. Dlatego pomóżcie mi robić to tak, by Wam się podobało. Jeśli się Wam podoba, udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie. Jeśli uważacie, że zasługuje na to, żeby mnie wesprzeć, to wesprzyjcie. Pod filmem oczywiście umieszczę link do strony, na której zbieram fundusze na moją wyprawę. To tyle na dzisiaj. Kochani, ja nie jestem człowiekiem religijnym. Dla mnie święta to czas po prostu odpoczynku, ale bardzo szanuję tych, którzy są, także tym wszystkim, dla których święta wielkanocne są najważniejszymi świętami w roku. Życzę, by te święta spełniły ich oczekiwania, by doznali głębokiego ich odczuwania, by byli szczęśliwi. Tym wszystkim, dla których jest to po prostu czas wypoczynku, zabawy, życzę, by w zdrowiu, radości, przy suto zastawionym stole i bez dolegliwości, że tak powiem, poświątecznych, spędzili ten czas. To tyle. Oczywiście będę odzywał się najczęściej, jak tylko pozwoli mi na to czas, prąd i warunki. No kurczę, ciężko mi się z Wami rozstać, ale chyba muszę. Dziękuję wszystkim i zapraszam na pierwsze filmy z cyklu Codzienność, po prostu, z wydarzeń nadzwyczajnych, z miejsc, które po prostu uznam, że są ciekawe i piękne. Będę opowiadał o tym, co jem, co gotuję. Będę opowiadał o tym, ile kosztuje mnie życie na szlaku. To tyle. Jeszcze raz dziękuję wszystkim i do usłyszenia ponownie.